Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy i zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego Poezja Bałtyckich Podwórek imieniem Bogusława Misztery. Krótko o historii naszego konkursu. W październiku 1994 roku w Galerii In Blanco przy Bałtyckim Ośrodku Kultury Lutnia odbył się wernisaż wystawy prac artysty plastyka Bogusława Misztery pod nazwą Poezja Zagubionych Podwórek. Tak, za sprawą kilkudziesięciu rysunków znaleźliśmy się w innym świecie, niby znajomym, a jednak bardzo symbolicznym i trochę odrealnionym. Świecie brukowanych uliczek, starych kamienic, mrocznych zaułków, bram skrywających tajemnice. Urzekła nas poetyka tych miejsc, pewna wyjątkowość, nie do końca poznana i opisana. Tak właśnie zrodził się pomysł, aby ogłosić konkurs Poezja Bałtyckich Podwórek. Naszym celem było zainspirowanie do artystycznego przetworzenia specyficznego urokku i klimatu bałtyckiego przedmieścia, pokazania Bałt jako małej ojczyzny, która tętniła właściwym tylko sobie rytmem, budowała swój niepowtarzalny wizerunek, ustalała kulturową tożsamość. Kiedy w styczniu 1995 roku po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs, nie spodziewaliśmy się, że rozrośnie się on w kolejne coroczne edycje. Przez te lata otrzymaliśmy tysiące prac od kilkuset osób. I dzisiaj, po prawie 23 latach od pierwszej edycji konkursu, postanowiliśmy ponownie wybrać się w podróż. Podróż śladami ślepego Maksa Jantka z Bałust. Podróż, gdzie obok brukowanych podwórek, parterowych domów z gołębnikami na dachach, starych, zawilgotniałych murów kamienic, mrocznych bram, powstają piękne osiedla i tereny zielone, centra biznesowe i nowoczesne galerie handlowe. Ogłaszając konkurs Poezja Bałtyckich Podwórek, chcieliśmy nie tylko ożywić wspomnienia o Bałtach, ale także uczcić pamięć i dorobek łódzkiego artysty plastyka Bogusława Misztery, inicjatora konkursu Poezja Bałtyckich Podwórek, ale przede wszystkim naszego kolegę i współpracownika, który przez kilka lat pracował w Domu Kultury Lutnia, który prowadził tutaj zajęcia plastyczne, prowadził galerię In Blanco. Boguś Misztera był twórcą o ogromnej sile, tworzenia i wrażliwości, w którego pracach przejawiała się radość życia i którym targały wielkie niepokoje. Mówił o sobie, że jest twórcą noworomantycznym. Niestety nie ma już go z nami, zostawił nas oczekujących i w poczuciu niedosytu. Mam nadzieję, że prace, w tym nagrodzone i wyróżnione, prezentowane na naszej wystawie, dostarczą Państwu niezapomnianych wzruszeń i pokażą poprzez niepowtarzalny klimat poetyckość Bałtów, a jednocześnie będą inspiracją do poznawania tej niezwykłej części Łodzi i zachętą do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Thank you.
Szanowni Państwo, a teraz przyszedł ten moment, kiedy nastąpi odczytanie werdyktu jury i dowiecie się Państwo, kto otrzymał nagrodę w konkursie Poezja Bałtyckich Podwórek imieniem Bogusława Miszteli. Jest ze mną Marta Siedlecka-Sigur, która w imieniu jurorów przeczyta werdykt jury. W obecnej edycji wystawy konkursowej Poezja Bałtyckich Podwórek prezentujemy 22 prace 19 twórców. Prace oceniane są w dwóch kategoriach. 16-20 lat oraz powyżej 20 lat. Bardzo nas cieszy udział w wystawie młodzieży Zespołu Szkół Plastycznych imienia Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Jurorzy: artysta plastyk Tomasz Budziarek, artysta plastyk Maria Hempel-Tyblik, artysta plastyk Marta Siedlecka-Sidor nagrodziło następujące prace. Prace nagrodzone w kategorii powyżej 20 lat. Anna Stasio, Poezja Bałtyckich Podwórek, Akryl na płótnie. Grażyna Roszak, Miejsca, Akryl na płótnie. Małgorzata Konopka, We mgle, Suche pastele. Tomasz Zjawiony, Północna 1, Olej na płótnie. Prace nagrodzone w kategorii poniżej 20 roku życia. Alicja Michalak, Rupie ciarnia, Olej na desce. Joanna Kuś, Mury bałt, Akryl na papierze. Pola Chojnacka, Limanka. Które wpłynęły na nasz konkurs. Jury ogólnie stwierdziło, że prezentują wysoki poziom, wyrównany wysoki poziom. Sprawiły nam dużo radości w oglądaniu, w ocenianiu prac. Jak widzimy, właśnie są w różnych technikach, bo są i rysunki, i malarstwo olejne, i akrylowe. Prace są bardzo ładne, naprawdę prace są bardzo ładne, wystawa jest bardzo ładna. Ja chciałabym wszystkim laureatom, tym, którzy otrzymali nagrodę, bardzo pięknie podziękować i pogratulować, ale również dziękuję tym, którzy te prace przysłali, chociaż czas jest trudny, do nas do Lutni. Ta wystawa będzie do obejrzenia na stronie Bałtyckiego Ośrodka Kultury oraz na fanpage'u Centrum Twórczości Lutnia. Natomiast w momencie, kiedy skończy się ten trudny czas pandemii, zapraszam Państwa do siedziby Centrum Twórczości Lutnia na ulicy Łanową 14, gdzie będziecie Państwo mogli wystawę zobaczyć na żywo.
Jednocześnie chciałabym poinformować wszystkich laureatów i wszystkie osoby, które brały udział, że możecie zgłaszać się do nas po odbiór nagród i po odbiór dyplomu. Pięknie dziękuję, gratuluję i zapraszam do udziału. Mm-hmm.